Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić krótką recenzję świetnego paska, jakim jest Peak Design Slide Summit Edition. Zapraszam. Długo szukałem paska, który zastąpi mój standardowy pasek oryginalny od Nikona, który nie był zbyt wygodny. No i tak podczas dłuższych reportaży, czy też jakichś warsztatów, na których praktycznie nie zdejmowałem aparatu z szyi, czy przy jakichś sesjach zdjęciowych, na których też w zasadzie nie było nawet czasu na zdjęcie aparatu, cały czas wisiał na szyi i wrzynał się, nie był zbyt wygodny. Stwierdziłem, że trzeba coś kupić fajniejszego. Długo się zastanawiałem. Przyglądałem naprawdę mnóstwo pasków i w taki sposób właśnie znalazłem pasek Peak Design Slide. To jest wersja Summit Edition. Summit Edition ma dwa kolory, taki niebieski oraz czerwony. Takie same paski, slajdy są standardowe w kolorze szarym i czarnym. Zacznijmy od budowy tego paska. Ten pasek. Tutaj w górnej części mamy jakąś piankę. Możecie zobaczyć, tutaj jest grubsza. Dalej już jest normalny pasek cięższy. I zakładając go na szyję, jest nam naprawdę bardzo wygodnie. Jest on tutaj pogrubiony, wzmocniony, ta pianka jest delikatna, zupełnie to nie przeszkadza, jest naprawdę fajnie. Warto zwrócić uwagę na świetne wykonanie klamr. Te klamry są z metalu, tutaj jest plastik, natomiast wydaje mi się, że ta część jest aluminiowa. Pokażę, jak one działają. To jest bardzo fajna rzecz. Mając pasek założony, tą metalową część wystarczy, bierzemy do góry. Możemy sobie bardzo łatwo wydłużać albo skracać nasz pasek. Pach, klikamy na dół, jest takie cyknięcie. Przybliżę Wam. Pach, zamykamy, jest cyknięcie i pasek jest gotowy. Następną rzeczą, bardzo ciekawą, jest to. Ta końcóweczka umożliwia nam założenie naszego aparatu, ale potrzebujemy do tego czegoś takiego. Peak Design, w ogóle to fajnie, bo ta firma tak naprawdę startowała na Kickstarterze. Bardzo dużo rzeczy z Kickstartera udało im się zrobić. Na samym początku obawiałem się bardzo tego. Ten element jest plastikowy. Tutaj mamy taki cieniutki, nie wiem jakby to nazwać, nie żyłka, tylko taki paseczek z jakiegoś włókna pokryty czymś. I obawiałem się, jak na tym ma wisieć aparat, który naprawdę czasami potrafi być ciężki, jak powiesimy jakiś ogromny obiektyw. Ale okazało się, że to jest opatentowana rzecz i potrafi udźwignąć ten element 90 kg. Naprawdę to jest niesamowite. Zobaczcie, że to, co mamy tutaj, jest nawet opisane. Jeżeli będzie nam się zdzierać, niszczyć ten paseczek, jeżeli pojawi nam się żółty kolor, czyli zedrze nam się już ten pasek, to wtedy trzeba go wymienić. Jeżeli pojawi nam się czerwony, to trzeba niezwłocznie to wymienić od razu, ponieważ już to jest niebezpieczne i może się zerwać. Bardzo fajna rzecz. Teraz, w jaki sposób to wygląda? W naszym aparacie wieszamy te paseczki. Zobaczcie, jak one są przymocowane. Dosłownie tylko zawijamy. W taki sam sposób, jak tutaj, zawijamy po prostu ten paseczek, zakładamy na nasz aparat z dwóch stron. Z dwóch stron mamy. I teraz, w jaki sposób możemy założyć? To jest bardzo wygodne, możemy łatwo wpiąć. Mamy tutaj naszą klamrę. Ona w środku ma taką wginaną blaszkę. I wystarczy tak naprawdę wepchnąć, pociągnąć, kliknąć, wskoczyło. I już mamy z jednej strony założone. Robimy to samo z drugiej strony. Pach, wsuwamy, zatrzaskuje nam się i mamy nasz aparat założony. Jest to bardzo wygodne. Teraz, żeby zdjąć, wystarczy tak naprawdę wcisnąć. Pach i wyskakuje.
Chcemy jeszcze raz założyć, robimy to samo. Wciskamy, pach jest założona. Jest to naprawdę bardzo wygodne. Warto zauważyć jeszcze, że ten pasek można również nie tylko nosić na szyi, ale i na ramieniu. Wystarczy, tak jak mam tutaj, podnosimy do góry, ściągamy, czyli robimy go dłuższego. Pach, już mamy go założonego na ramieniu. Jest naprawdę super sprawa. Przekładamy później. Chcemy sobie zmniejszyć nasz pasek. Bierzemy tutaj, ściągamy do góry. Możemy sobie tu ściągnąć do góry i mamy nasz pasek z powrotem normalnie założony. Fajnie, łatwo po wypięciu możemy sobie odłożyć nasz aparat, pasek możemy sobie gdzieś schować i tak dalej. Jest bardzo fajnie wykonany. Tu są również elementy skórzane, bardzo dobrze przyszycia. Te plastiki, które są naprawdę bardzo dobrej jakości. W zasadzie nie mam się zupełnie do czego przyczepić. On jest bardzo wygodny. Nosząc aparat na tym pasku, nie ciążył mi on. Naprawdę mam tutaj założone 85 arta, więc trochę to waży. I miałem założone na to jeszcze lampę i 4-5 godzin i nie miałem tego problemu, który miałem przy oryginalnym pasku. Nie bolała mnie szyja, nie wrzynało mi się, więc jestem naprawdę zadowolony. Jakość wykonania jest fenomenalna. No i warto zauważyć, że te opatentowane kotwiczki są naprawdę wytrzymałe. Próbowałem naciągać ten aparat, próbowałem szarpać, żeby sprawdzić faktycznie i nic się nie działo. Następną rzeczą jest, co dostajemy w zestawie. W zestawie oczywiście dostajemy pasek. Dostajemy dwie kotwiczki, które sobie przyczepiamy do aparatu. Dodatkowo dostajemy jedną kotwiczkę zapasową. Fajny pokrowiec od Peak Designa na te rzeczy, wszystkie, jeżeli byśmy sobie chcieli schować. I otrzymujemy coś takiego. I kluczyk. Aby było nam wygodniej, jeżeli chcemy sobie nosić na ramieniu, możemy przyczepić pod spód, tam gdzie mocujemy płytkę na przykład do statywu. Przykręcamy ją tym kluczykiem. To jest tak zbudowane, tutaj widzicie, jest taka śruba. Przykręcamy ją tym kluczykiem. Przykręciłem szybko tą płytkę, żeby pokazać Wam, w jaki sposób wtedy możemy nosić nasz aparat. Z jednej strony przyczepiamy pasek normalnie, natomiast z drugiej strony możemy go powiesić pod spodem. I w tym momencie, nosząc go na ramieniu, jest znacznie wygodniej. Jeżeli mamy go na ramieniu, wisi on nam pod kątem. Jest to naprawdę bardzo wygodne rozwiązanie. No i tak samo, oczywiście możemy wypiąć pach, pach i mamy wypięte. Podsumowując, Peak Design Slide Summit Edition jest naprawdę świetnym paskiem, bardzo dobrze wykonanym. Naprawdę nie sądziłem, że aż tak dobrze i solidnie to będzie wyglądało. Kotwiczki, te, które tu widzimy, o które się najbardziej bałem, są również świetnie wykonane. Sam je sprawdziłem, próbowałem naprawdę przeróżnych rzeczy, żeby je zerwać. Nie dało rady. Więc mogę zagwarantować, że to się Wam nie rozpadnie. Bardzo miłą rzeczą jest również to, że Peak Design na te paski daje dożywotnią gwarancję na wszystkie elementy. Jeżeli Wam coś się rozleci, zostanie to wymienione. To jest naprawdę bardzo fajna rzecz. To byłoby na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je, piszcie w komentarzach czy też w wiadomościach prywatnych. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, dania łapkę w górę i kliknięcia dzwoneczka, jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco. No i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Cześć!